W jaki sposób zakończyli swój żywot seryjni sprawcy z Polski? Sprawdźmy. Po więcej tajemniczych historii zaobserwuj Kryminatorium. Tadeusz Kwaśniak, ręcznikowy dusiciel, odebrał sobie życie w celi aresztu w Poznaniu. W tym mieście został też pochowany. Henryk Moruś po schwytaniu odbywał karę w więzieniu w Czarnem. Tam też zakończył swój żywot. Miał wtedy 70 lat. Zmagał się z miażdżycą i chorobą serca. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Człuchowie. Józef Pluta, wampir z Marianowa. W październiku 79 roku milicjanci otrzymali sygnał, że ten mężczyzna ukrywa się w lesie w pobliżu wsi Karna. Przygotowano obławę. Wkrótce odnaleziono jego ciało. Odebrał sobie życie, wieszając się na drzewie. Do dziś mówi się o tym, że ktoś mu wtedy pomagał, ale dowodów na to nie mamy.